A jednak światło bezbożnego gaśnie, nie świeci się płomień jego ogniska. Wyrwany ze swego namiotu, w którym czuł się bezpieczny, zostaje zapędzony do króla strachów. Księga Joba, 18 rozdział, 5 i 14 werset. Pośród zupełnej ciszy trumna, na której położono mnóstwo kwiatów, została opuszczona do grobu i zniknęła z pola widzenia. Pogrzeb zakończył się. Ludzie z pośpiechem wychodzili z cmentarza, jakby uciekając od sceny związanej ze śmiercią. Przy wyjściu pewien człowiek spotkał swojego dawnego kolegę z grupy teatralnej i tak to opowiada. Przy wyjściu spotkałem mojego dawnego kolegę z grupy teatralnej. Rozmawialiśmy o czasach, kiedy razem graliśmy. Wiesz, zawsze kiedy po złym występie opadała kurtyna, niczego już nie mogliśmy zrobić. Wszystkie skargi i narzekania były na nic. Nie udało nam się i tyle. Wspominałem. Czy to nie jest podobne do naszego życia? Pewnego dnia do zagrania będzie ostatnia scena. Potem kurtyna opadnie. Dlaczego ludzie boją się śmierci? Na pewno z powodu łez i samotności, które powoduje. Jednak także dlatego, że wielu osobom przypomina, że żyli bez Pana Jezusa Chrystusa. Życie bez Zbawiciela ma poważne konsekwencje. Ten, kto się o to nie zatroszczy, ma beznadziejną przyszłość, która potrwa wiecznie. Jeśli czytasz słowa Pisma Świętego, to pewnie zauważyłeś, że jest tam wyraźnie wskazane, że kiedyś spotkasz się z Bogiem na sądzie. I jeśli słyszysz to poselstwo, znaczy, że kurtyna w twoim życiu jeszcze nie opadła. Pozwól sobie na skorzystanie z szansy na życie wieczne, zwracając się do Pana Jezusa Chrystusa, zanim będzie za późno. Księdze Objawienia, 21 rozdział, 4 werset, czytamy: i otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Objawienie Jana, 21 rozdział, 4 werset. A jednak światło bezbożnego gaśnie i nie świeci się płomień jego ogniska. Wyrwany ze swego namiotu, w którym czuł się bezpieczny, zostaje zapędzony do króla strachów. Księga Joba, 18 rozdział, 5 werset.